czołem, ludziska! Z tej strony Staszek, a przed wami Steam World Heist. Jeśli wam wydaje się znajoma grafika, to bardzo dobrze, ponieważ to są ci sami twórcy, którzy stworzyli Steam World Dig. W przeciwieństwie do swojej poprzedniczki nie będziemy tutaj nic kopać, nie będziemy wydobywać minerałów, natomiast będziemy prowadzić ekipę. Kosmiczną ekipę, która będzie podbijać galaktykę, ratować ją w sumie od takich złych robotów, które nazywają się skrapery. Będziemy ulepszać swoje sprzęty, ulepszać swoją ekipę, dodawać nowe roboty i ogólnie będzie to gra taktyczna. Taktyczna, która duży nacisk kładzie na skill. Ja sobie w tę grę pograłem tak około 1,5 godziny, więc to nawet nie jest krótko, żeby ją obczaić mniej więcej. Powiem wam szczerze, jest wciągająca, jest całkiem spoko. Kosztuje 20 euro na Steamie. Działa pod wszystkimi platformami, więc gdziekolwiek zainstalujecie, to będzie wam śmigać. Dziękuję pięknie Ildefonsowi za sprezentowanie, zgiftowanie mi tej gry na ubiegłe święta, więc wielka piona dla ciebie, a my, moi drodzy, lecimy z grą. Widzicie, mamy 1,5 godziny, mam na pierwszym profilu, ale zaczniemy zupełnie nową grę. Widzicie, że mam tam poziom weterana, bo tak mi polecaliście również w komentarzach w przeglądzie, żeby nie lecieć żaden casual, regular, a nie nawet experience, tylko polecieć od razu na weterana. Zresztą możecie sobie zobaczyć, jak zmienia się poziom trudności. Z tego, co pisaliście mi, to weteran jest taki idealny, żeby jednocześnie się nie nudzić i żeby przy okazji jeszcze mieć jakieś wyzwanie i rzeczywiście czuć, że gra z czasem nie jest zbyt prosta, tak? Bo potem jak ulepszamy swoją ekipę, to słyszałem, że może być problem, więc wam też polecam granie na weteranie, chyba że jesteście zupełnie, jeśli chodzi o ten gatunek gry, zieloni, tak? I nie chcecie za bardzo się męczyć i zawsze można przed każdą misją ten poziom zmienić. No ale dobra, zobaczmy, jak wygląda intro. Michael Faraday, notorious smuggler and occasional pirate, is having a rough time. A brutal gang of thugs called Scrappers are spreading across her turf in the outskirts. Stealing everything in sight, they have even been known to kidnap the locals. Their presence could draw unwanted attention from the Royal Space Force. In short, they are bad for business. Low on water, Piper and her mates have boarded a scrapper ship, aiming to relieve them of their ill-gotten cargo. And of course, it all went according to plan. A zatem, jak widzicie, zaczynamy postacią, którą powinniście nawet kojarzyć ze SteamWorld Diga, jeśli oglądaliście albo graliście, u mnie na kanale jest, możecie sobie zobaczyć. Blast! This did not go according to plan! What a positive macabre place! Okej, no i teraz gra nas bardzo ładnym tutorialem nauczy, jak grać. Więc prawą gałką sobie się rozglądamy, tak? To jest pierwsza rzecz, która jest dość istotna, żeby rozejrzeć się po planszy. Hey fellas, you all right? Right, better get up there and help out. No więc właśnie, na dole mamy punkty życia. No i teraz tak, poruszamy się, bo to jest gra platformowa, poruszamy się właśnie na takie miejsca, jak widzicie, czyli na takie pola, bym powiedział, i X-em kończymy turę. Ogólnie gram na padzie od Xboxa, ponieważ gra mi poleca granie na padzie, ponieważ wszystko jest do niego dostosowane, więc gram na padzie oczywiście. Możemy otwierać drzwi, jak otwieramy drzwi, zazwyczaj pokazują nam się nowe elementy statku. Wszystkie plansze, wszystkie statki, chyba oprócz tego tutorialowego, są generowane losowo, dynamicznie. Czy może nie dynamicznie, losowo, czyli za każdym razem, jak będziemy grali nawet tę samą misję, będziemy mieli zupełnie inny układ. A whole cobalt down here, ain't I lucky? Mind if I help myself to some of your water? When I'm done with you, I'll use your spare parts. Ha! Just try it, Bob! Dobra. Czyli teraz nauczymy się o systemie schronienia, w sumie takich przeszkód, tak? Gdzie możemy się skryć za jakąś przeszkodą, wtedy wciskam prawy trigger i możemy celować. Akurat Piper ma taki bonus, że ona ma celownik laserowy. Ja na początku myślałem, że każda broń będzie miała celownik laserowy, nic bardziej mylnego, będzie po prostu trzeba jakby przewidywać, gdzie pocisk poleci. Więc teraz sobie ustawiłem idealnie centralnie w głowę, więc powinienem... W sumie nie było z tego krytycznego ciosu, który powinien z tego wyjść. Spróbujmy raz jeszcze, może bardziej... O, teraz krytyczny wszedł. Więc zastanawiam się, czy krytyczny ma jakąś szansę na zaistnienie, czy krytyczny cios po prostu zachodzi, jak trafimy na przykład w czoło, a już jak niżej w głowę trafimy, to koniec. To wtedy się nic nie dzieje. To jest bardzo interesujące. Jeśli chodzi o fabułę, no to widzicie, jest...
Piper jest szmuglerką, tak? I gdzieś tutaj napadły ją skrapery, tak? Tak oni się nazywają. Turrets, fancy security for a hunk or junk. I bet I can cover behind that shot up barrel. Czy mogę się schować za beczką? No właśnie, bo widzicie, tu gdzie jest pomarańczowy jakby teren, to mogę po prostu przesunąć się i jednocześnie jeszcze potem strzelić. Natomiast zielony, niebieski oznacza, że będę sprintował, a zatem w tej turze na pewno nie strzelę. To jest bardzo ważna mechanika, ale czasami warto sprintować, żeby chować się za osłonami. O, w sumie osłona to jest dobra nazwa na te wszystkie przeszkody, za którymi możemy się schować. I won't be able to fire after a sprint like that. I'll just wait my turn here. No i właśnie, tutaj strzelają, proszę bardzo, pociski. No i też rykoszetowanie pocisków jest dość ważną mechaniką, bo sami możemy też trafić przeciwników tak, jak są za zasłonami, żeby odbił się pocisk od, na przykład od sufitu, czy od ściany, tak? Right, my turn, better amp up my gun so I can take the turret out with one shot. I don't want to trust another go covering behind this thing. Czyli, innymi słowy, możemy, moi drodzy, również używać specjalnych zdolności. Czyli, prawym w tym momencie bumperem zmieniam specjalne zdolności, które postaci mają. Postaci mają różne specjalne zdolności. Zobaczycie w przyszłości. I teraz mogę znowu wycelować. To oznacza, że cooldown jest 3 tury, ale regularny strzał zadaje plus 1 do damage, tak? Czyli taki bardziej przypierdzielony strzał po prostu. I akurat idealnie udało się zdjąć gościa. A że ona ma damage od 2 do 4 chyba, no to plus 1 zawsze daje nam 3 do 5. A że miał 3 HP, no to wykończył od razu, tak? Możemy od razu sprawdzić, co jest wyżej. Czasami warto na początku kończyć turę, zanim zajrzymy na wyższe partie, bo nigdy nie wiadomo, co gdzie się znajdzie. No ale to jest tutorial, więc wierzę, że będzie git. Piper. Dobra. Kolejna tura. Tu na górę nie możemy wejść, jak widzicie. Nie ma tam wejścia. Może jakąś inną trasę, albo w ogóle może się tam nie da. Zobaczymy zaraz. O, proszę bardzo. I pojawił się również Seabrass. To jest kolejny... To jest gość, z którym Piper podróżowała. You took your sweet time, Captain! And here I was, coming to save you and all. Where is the rest of the crew? They got scrapped and hauled off. I'm the only one left. Gah! Dang it. We need to get out of here before we end up in some scrap heap. Aye, Captain! On jest takim bardzo... O, tak gada trochę jak prawdziwy pirat. No bo ogólnie my jesteśmy piratami, tak? Piratami, którzy prowadzą swój statek i oczywiście próbują wykradać wodę. No bo oczywiście główną walutą w tej grze jest woda. Naturalnie. Tak samo jak było to z tego, co kojarzę chyba w Digu. No dobra, tutaj chyba musimy faktycznie... Nie no, możemy zacząć strzelać w sumie. Nie mam specjalnej zdolności, ale może uda mi się go trafić. Zobaczcie też, że postacie symulują trochę oddychanie, więc trzeba w dobrym momencie po prostu kliknąć. A, nie było krytyka. W momencie kliknąć, żeby dziada zdjąć. Natomiast akurat ten koleś ma... Widzicie, nie ma celownika, ale ma coś, co przypomina shotgun. On chyba 4 pociski strzela, więc próbuję zdjąć tego na górze. O, widzicie. I co, odsłonę również można niszczyć, jak widzicie. O, to kurde mnie trafia w głowę. No niestety ta leżąca beczka jest o wiele niższa, jak widzicie, więc bardziej, o wiele łatwiej mnie trafić tą beczką. Znaczy, o wiele trafić mnie nad tą beczką. O, proszę bardzo, teraz krytyk wszedł. Więc chyba po prostu jest jakiś konkretny sweet spot, który pozwala faktycznie dziabnąć gościa. Nie chcemy się ruszać, chcemy zacząć w niego strzelać. O, to było fatalne, bym powiedział wręcz. No dobra, ale Piper, mam nadzieję, widzicie, że można też strzelać przez platformę, więc to nie jest to, że podłoga jakkolwiek przeszkadza. Mogę użyć specjalnej zdolności też. No dobra, spróbujemy teraz zrobić inny manewr, a mianowicie zdjąć gościa w ten sposób. Mamy 4 pociski, więc akurat udało się go zdjąć pięknie. I zawsze po zakończeniu misji musimy się ewakuować. Są różne cele misji, akurat tym mieliśmy wszystkich wybić. There is one way out! Nie, sorry, there is our way out. Let's steal one of their escape pods. Tut, sweet! Więc musimy dostać się tam na górę, żeby wykraść escape pod, tak? Którym uda nam się po prostu stąd dać dyla, ale to jeszcze nie koniec. Możemy się schować za kolejną zasłoną. Ta zasłona jest wysoka, więc jest dobrze. Oni też się chowają za zasłonami, ale czasami robią głupie rzeczy. Czasami naprawdę robią głupie rzeczy. Też bardzo ważne będzie zbieranie. To się będzie nazywać swag. Tak śmiesznie się to nazywa, ale będziemy zbierać swag tutaj. Czyli po prostu loot dodatkowy, który nie wiadomo czym jest. Najczęściej jest wodą, czasami jest jakąś bronią, jakimś dodatkiem. Zobaczycie zresztą... O! I to znowu mogę użyć specjalnej zdolności, może bym go ubił od razu.
Niestety, ale Seabrass na razie nie ma żadnego dodatkowego ataku. Próbuję tu dobrze wymierzyć, proszę bardzo, trafiłem. Więc mamy już jednego mniej. Piękny strzał, chłopie, po prostu perfekcyjny. Okej, dobra, to teraz spróbujemy wymierzyć specjalnym strzałem, tak żeby dostał centralnie w główkę. A masz, proszę bardzo, krytyczny strzał. Headshot! Wręcz boom headshot. Dobra, to teraz mogę już zacząć biegać, bo tu już nie ma przeciwników, więc możemy sobie zebrać pierwszy swag. Proszę bardzo. Też patrzę, czy nie ma więcej. Czasami z przeciwników wypadają czapki. Można też zbierać czapki, żeby było śmiesznie. To jest taki zabawna część tej gry, tak? Że można po prostu naprawdę zbierać czapki tutaj i zmieniać postacią czapki. Każda postać, każdy robot będzie miał czapę. Więc no to w sumie niewiele nie zmienia. Czapki nie mają żadnych specjalnych właściwości, oprócz estetyki. Więc możemy teraz bronić. Proszę bardzo, gard z X-em przytrzymanym. I w ten sposób udało nam się zakończyć misję. Oba roboty nie zostały zniszczone. Mogą tutaj roboty ulec zniszczeniu. Jak ulegną zniszczeniu, powiem wam, co się wtedy dzieje. Chociaż mogę wam w sumie od razu powiedzieć. Różnica jest taka, że po prostu nie zdobywają expa. A potem się rzeczywiście z powrotem składają, więc nie tracimy postaci, jeżeli zostanie zniszczona. No i teraz musimy wyklikać wszystko, co zdobyliśmy. Zobaczymy, co jest w środku. Trochę wody. Okej. No i widzicie, teraz jest podliczanie experience'owe. Żadna moja postać na razie nie zdobyła poziomu, ponieważ jak widzicie, potrzebujemy 100 expa. A zdobyliśmy łącznie 125 i to się dzieli na liczbę moich ziomków. No i teraz tym oto escape podem docieramy do własnego statku i teraz już zaczynamy jakby grę właściwą. Będziemy mogli fruwać po kosmosie. Tu mamy jeszcze gościa, który nazywa się Wonky. Welcome back, Captain! Dang it, Wonky, we won't get any work done with these scrappers hogging everything inside. The no-good steam muggles are even pilfering the parts of honest cowbots. W ogóle to ta ekipa nazywa się cowbots, czyli nie wiem, krowoboty? Jak to można przetłumaczyć? W sumie Dig był przecież rozgrywany w takim steampunkowym, westernowym świecie, więc może to dlatego cowbots. We'll have to do something about it. They hold off most of our crew back here. Back there, w sumie. I'm still here! Which, with the water shortage, it's a tough spot, no mistaking it. This puts up at skeleton crew. What I am, invisible? We didn't even get that much water. We'll need more gallons to get back to on our feet. Potrzebujemy więcej wody ogólnie, żeby stanąć na nogi. Tak, I'll have to figure something out. Figure. Okay, ma'am, just set the course over the map table and I will get us moving. No i teraz możemy podróżować sobie już normalnie, bez żadnych tam zabawek turowych. Bo wiecie, gra jest mocno turowa, to jest nasz statek. I możemy sobie rozmawiać, proszę bardzo, z robotami. Golly, what went, that went bad. Those patchy boltheads had me staggered. Gah, makes me squeamish, about burning bigger vessels it does. I don't feel much like ending up in some scrap heap. Right, you are, sailor. Więc widzicie, to są jakby te kwestie dialogowe wnoszą głównie jakieś takie, wiecie, bardziej background story do postaci. Nie ma jakichś specjalnych questów od postaci, nie zauważyłem, po prostu sobie można z nimi pogadać, ale my lecimy dalej. Tak oto, moi drodzy, wygląda mapa. Czyli teraz musimy zdobyć więcej galonów, oczywiście to jest, chodzi oczywiście o wodę, więc woda jest liczona w galonach, czyli taki bardzo amerykański system liczenia. Możemy się przemieszczać i ogólnie misje polegają na tym, że mamy połączenia, mamy różne statki z misjami i zdobywamy za nie gwiazdki. Jak widzicie, łącznie w tej grze możemy zdobyć 45 gwiazdek, co stanowi naszą reputację w kosmosie, tak? I naszą pierwszą misją jest Filling Up, czyli po prostu, co oznaczają te znaczki na dole, to jest tak, mamy jeden Epic Loot do zebrania w tym miejscu, czyli Epic Swag, przepraszam, czyli coś naprawdę epickiego, dwa roboty mogą brać udział w tej misji i możemy łącznie zdobyć za nie 3 gwiazdki, tak? Collect swag i evacuate. Takie jest nasze zadanie, czyli zebrać swag i ewakuować się. I teraz możemy trochę teraz przypatrzeć się, jak wygląda system jakby wybierania specjalnych rzeczy dla postaci. Niestety, ale w tym momencie nie mamy nic zebranego, ale każda postać może mieć broń. Przepraszam. I każda postać może mieć też dwa utility, czyli dwa dodatki. Różne dodatki. Zobaczycie, tych dodatków jest naprawdę mnóstwo. A więc on ma shotgun, ona ma scoped smuggler special, czyli jak trafi z krytyka, to jeszcze +2. Całkiem fajna broń.
Czyli to jest broń defaultowa. Jeżeli nic nie wybierzemy, nic nie damy danemu robotowi, to on ma broń z jakiegoś defaultu, tak? No więc nic więcej nie możemy ustalać, bo nic nie mamy, więc po prostu możemy zacząć grę, ale możecie zobaczyć statystyki. Faraday ma 6 HP, 6 punktów ruchu, obrażenia od 2 do 4 i obrażenia melee w sumie nawet, ja zawsze mówię melee, ale to różnie to ludzie czytają, to są obrażenia w walce wręcz, tak? Czyli na bliski dystans. Zobaczycie zresztą. Na bliski dystans w sumie jeszcze nie ma, jest chyba specjalna postać na bliski dystans, ale to dopiero w przyszłości, bo ja po półtorej godziny dopiero zauważyłem, że ona jest, ale ona wymaga sporo reputacji, żeby do nas dołączyła. Więc zobaczymy, to jest oczywiście nowy pretendent, więc zobaczymy, jak wam się spodoba. Jak wam się bardzo spodoba, będziemy grali dalej. Can you hear me? It's Wonky. I've hooked up some exposed plumbing on this ship, so now I can speak to you. This should be an easy mission, nothing like the last one. Just grab all the gallons you can. Oh, and if you should come across an epic swag, make sure to bring it back. Jak znajdziemy epic swaga, to musimy go zabrać na pokład. Dobra. A więc lecimy na Szczecin. No i teraz tak. No jest pewien problem. Ponieważ mamy... Tu możemy schować jedną postać, tu możemy schować drugą postać. Chyba tak zrobię na razie. Bo już i tak nie mógłbym nią strzelać. No teraz tak, jak schowam tutaj postać, to niestety mój strzał nie pomoże. Więc chyba to rzeczywiście... No zobaczcie, no nie... nie a chociaż? Nie można... Jest friendly fire. Znaczy, nie wszystkie bronie mają friendly fire, tak? Czyli teoretycznie mogę spróbować strzelić, tylko pewnie trafię również w swoją osłonę. Nie, zrzuciłem czapkę temu robotowi. I można teraz tę czapkę potem zebrać. No niestety oberwałem dość hardo, jak widzicie. Dobra, co możemy spróbować zrobić? Możemy spróbować schować się za tę zasłonę i możemy też spróbować zrobić taki manewr. Wyobraźcie sobie, że jak strzelamy w nogi przeciwnikom, to możemy ich unieruchomić w ten sposób. Nie wiem, czy mi się to uda. Zobaczymy, może też specjalną zdolność użyję. Can't move! Widzicie? I teraz ta postać nie może się ruszyć, ten robot. Choć wydaje mi się, że on i tak teraz zdechnie. Tylko muszę dobrze wycelować. Tak jest! Dostał mocno, nie przeżył tego. I teraz zobaczcie, Piper mógłbym przejść na pole, gdzie jest czapka i ona teraz zebrała tę czapkę. W podsumowaniu będzie widać coś więcej na temat tej czapki. Teraz tak, to miejsce z zielonym tam na górze oznacza, że to jest miejsce właśnie z Epic Swagiem. I ja sobie tam pójdę, bo to jest bardzo dobrze schowane miejsce. Teoretycznie cały czas możemy, prawda, możemy nawet zmieniać lewym triggerem, możemy zmieniać postaci. W dowolnej kolejności możemy rozegrać te rundy, co jest bardzo mocno przydatne. Aha! I tu też jest przeciwnik! No właśnie, czasami możemy trafić również na przeciwników, jak widzicie, tutaj, więc chyba postaram się może mu jakoś pomóc. Choć obawiam się, że może być ciężko, się na razie schowam i poczekam. Czy on mnie zaatakuje? Nie zaatakował, bał się mnie zaatakować, bardzo dobrze. Zaraz spróbujemy gościa zdjąć od razu. Ciekawe, czy to jest możliwe. Centralnie w twarz dostanie. Przeżył! No dobrze. No i teraz pytanie brzmi. Ja tu mam celownik, więc może uda mi się jakoś zasadzić. O, widzicie, kończący cios. A mogę też spróbować, zobaczcie. O! I to jest bardzo wyróżniająca moim zdaniem rzecz w tej grze. Zobaczcie, mogę strzelić od sufitu, tak żeby go, proszę bardzo, zdziabać w ten sposób. To jest mocno spoko rozwiązanie, jak widzicie. Nie widziałem jeszcze takiej opcji w grach. To jest jakby pierwszy raz widzę, że żeby gra platformowa wykorzystywała stylistykę właśnie taktyczną i do tego jeszcze zabawę w rykoszetowanie i takie inne akcje. Bardzo mocno spoko, bardzo mi się to podoba. Jest to coś, co rzeczywiście wyróżnia tę grę na... jakby, no właśnie, wyróżnia ją od innych gier tego typu. Dobrze, zobaczmy, spróbujmy tu otworzyć. Okej, jest kolejny koleś. Jest znowu swag. Schowamy się tutaj. No i spróbujmy go trafić. Bo jeżeli chowamy się za tę samą zasłonę, no to zasłona teoretycznie ani on, ani przeciwnik tej zasłony nie widzimy, więc tak jakby... No, jest niebezpiecznie, tak? Szczególnie jak mamy bota, który już ledwo żyje, więc trzeba uważać na to życie. Naprawdę życie tutaj w deficycie, ale bardziej niż zwykle. Niech cię szlak! Nie było krytyka! No i niedobrze. Bardzo niedobrze, że nie było krytyka tutaj. Dobra, no to teraz to już gość padnie. Dlatego... Najczęściej bardzo ryzykownym manewrem jest otwieranie nowych drzwi, kiedy obie postacie, czyli wszystkie postacie, nie mają punktów akcji. Czyli najlepiej po prostu, o, teraz mamy nową akcję, więc teraz warto by może otworzyć te drzwi. Chociaż ja zamiast tego na razie pójdę po
Swag. I teraz zrobimy tak, że chyba poczekam tutaj, otworzę te drzwi, zobaczymy, co za nimi będzie dopiero w następnej turze. I za tą postacią. Zobaczymy. Okej. Okay. Jest koleś. No i teraz zobaczcie, możemy szybko się tutaj schować, bo chodzenie po drabinie to jest jeden punkt akcji, więc to nie boli jakoś bardzo. Teraz pytanie tylko, czy jestem w stanie jakkolwiek go trafić. Nie wiem. Spróbujemy. No ni cholery, jak widzicie. No i teraz tak, ale muszę uważać z Piper. Wiecie co, chyba nie będę z Piper ryzykował na razie, bo nie wiem, co ten koleś zrobi. A gość może ogólnie pójść w różne miejsca. Raz, dwa, trzy, cztery. Może wejść mi tutaj na górę. Raz, dwa, trzy. No właśnie, może wejść wszędzie, więc ja chyba sprintuję gdzieś na koniec, bo ona już ledwo żyje. Nie chciałbym narazić ją na przegraną. Powinien teraz Seagrass chodzić przodem, a ona powinna snajpować z tyłu. Tak mi się wydaje, że będzie najoptymalniej. Koleś się schował bardzo dobrze, ale my spróbujemy go i tak tutaj zdjąć. Na razie zmienimy... Okay, czyli robimy, jak widzicie, przerzut na drugą stronę. Trzeba tutaj grać, szczególnie na weteranie, wydaje mi się. Trzeba grać dość zachowawczo. Nigdy nie wiadomo, co się stanie. Widzicie, że strzały akurat z shotguna... Oj, dostałem. Strzały z shotguna nie odbijają się. Natomiast strzały od mojej snajperki jak najbardziej. Dobra, spróbujmy go zniszczyć jednym strzałem. Niestety nie. Dlatego nigdy nie wiem, jak to się dzieje. Może rzeczywiście nie mogę trafiać w twarz, czyli w oko jego, tylko muszę trafiać go rzeczywiście tam w kupułę mózgu. Może wtedy dopiero faktycznie zadaję krytyki. A teraz spróbuję się przenieść tu i go finalnie zniszczyć. Mam nadzieję, że to się uda. Tak! Gościa już nie ma. Beczki można oczywiście zniszczyć, one nie wybuchają. Są inne wybuchowe beczki, ale o nich się dowiecie w przyszłości, mam nadzieję. No i teraz tak, mogę zaryzykować, otworzyć. Tak, mamy kolejną przestrzeń, zobaczcie, możemy się zawsze rozglądać po całym statku. Calutkim, gdzie chcemy, nie ma jakiegoś tam zasięgu wzroku. Chyba sobie teraz po prostu, co my tu możemy zrobić? Z Seagrassem mogę strzelić, ale na dobrą sprawę już ma koniec punktów akcji. Czy Piper da radę? No, Piper niestety nie da radę dostrzelić, bo jak widzicie... Dobra, Piper robi bronienie się. Bo niestety on się dobrze schował. Bardzo dobrze nawet. A my się spróbujemy też schować. Też nie wiem, sądzę, że akurat to jest najgorsze miejsce, jakie mogę wybrać. Niestety. Dobra, spróbujemy znowu dziabnąć gościa centralnie w główkę. Kurde, znowu dwa punkty. Dlatego jestem ciekawy, na jakiej zasadzie działają tutaj krytyki. Wiecie co? Ja nawet powiedziałbym, że Chyba jednak się przejdę bliżej, żeby go zdjąć już całkowicie. Do widzenia! Chyba wszyscy padli? Nie jestem do końca przekonany, ale zaraz się przekonamy. Zobaczcie, można też ruszyć... Nie trzeba czekać na ruch. To jest bardzo też fajna mechanika, przyspieszająca trochę rozgrywkę. Jak rozstawiamy wszystkich ludzi, wszystkie swoje roboty, wszystkie swoje boty, to nie musimy czekać na koniec tury jakby gracza, znaczy jednej z postaci. Możemy po prostu od razu ruszać też drugą. You should have enough water by now and we won't get paid for wrecking scrappers. Just pocket all the swag and head for an escape pad. No, zobaczcie, escape pad jest bardzo blisko, więc możemy sobie bardzo szybko tutaj przenieść nasze postaci i proszę bardzo, kończy się ruch. Przeżyliśmy! Wszystkie moje postacie przeżyły, co nie jest wcale takie proste, bo wierzcie mi, że na tyle misji, na ile misji wykonałem, może z 8, tak średnio liczę, może między 8 a 10, to tak ze 2-3 to musiałem rzeczywiście się postarać, bo poziom jest całkiem spory później i rzeczywiście można bardzo łatwy sposób też stracić postacie. Znaczy, roboty mogą być zniszczone, więc nie dostaną expa. No dobra, Epic Swag. Trzeba go otworzyć, zobaczymy, co jest w środku. Carrion Pistol. Nowy pistolet. Primitive but accurate lead spitter. Does what it's supposed to. Czyli robi, co powinien. Widzicie, że różnica od mojego podstawowego to jest taka, że zamiast 2-4 jest 3-4, czyli mniejszy, większy minimalny damage i mniejszy critical. Za to. No to jest bardzo podstawowa broń, ale nie ma celownika laserowego. Tu mamy wodę. Oj, tu jest różowe, to będzie epic coś. Tak, zobaczcie. Scrap Burster. Rare. This good part it bursts, the bad part it's scrap. The total damage is the sum of both attacks. Czyli short range, bullet spray i attacks 2. Okej. Czyli co, dwa ataki i bullet spray, damage 5. No, trzeba będzie dobrze testować.
Bardzo fajne. A small but rewarding amount of czegoś. Amount of treats, tak? Czyli zazwyczaj jak coś, widzicie te z tyłu takie białe figofago lecące takie pypcie, to zazwyczaj wtedy jest woda. Jak się coś na różowo świeci, to wtedy jest coś właśnie epickiego, rzadkiego, nie epickiego, nie wiem, czy to jest poziom epicki. W każdym razie, na czym polega teraz dobieranie gwiazdek, to widzicie, też jest bardzo intuicyjne. Jeżeli wykonamy cel misji, dostajemy dwie gwiazdki, jeżeli zbierzemy epic swag, dostajemy gwiazdkę, a za każdego robota, który przegra, który zostanie zniszczony, odejmują nam się gwiazdki. I w ten sposób możemy maksować reputację. A teraz zobaczycie level up, tak? Co się dzieje? Wtedy każda postać ma jakby ustaloną, nie możemy ich rozwijać tak jak chcemy niestety, bo dość liniowo się rozwijają. Mamy po prostu nową umiejkę, którą w tym przypadku jest pasywna umiejka, czyli po prostu więcej życia o jeden. To może rzeczywiście uratować Piper. I Seabrass też ma nowe ability, w jego przypadku jest to Payback, czyli jest to też pasywka, pasywna umiejętność, ale pozwala on... Jeżeli zostanie zaatakowany i dostanie obrażenia, to w następnej turze zadaje obrażenia o dwa większe, o dwa punkty większe, więc całkiem spoko opcja. I zawsze po każdej misji wracamy na statek, jest jakby podsumowanie, są dialogi i w ten sposób, prawda, szykujemy się do podróży dalszej. That should be enough water, let's head for God's bar and spend it. Yeah, I'd like a new cannon, give me a trustworthy gun and any day over an inexperienced... Co? And... Co? Give me a trustworthy gun any day over an inexperienced... An inexperienced crewmate. Okay. I thought we weren't welcome at Guts anymore. Well, now we've got gallons to spend and Guts not an unreasonable fellow. Czyli teraz lecimy do baru gościa, który nazywa się Gut. Tak? Który jakiś tutaj widzę, że były jakieś, że tak powiem, akcje, bo nie do końca chciał nas widzieć z powrotem, ale i tak tam polecimy, bo to jest pierwsze miejsce, gdzie będziemy mogli wydać. Gdzie będziemy mogli wydać nasze... naszą ciężko zarobioną wodę na różne bajery typu właśnie dodatki, typu broń, może nawet nowy crewmate, co oczywiście będzie, tak? Dobra, możemy pogadać teraz z Gutem Paretem i dowiemy się czegoś nowego. Dotarliśmy w ogóle do czegoś, co się nazywa Orbit House. Thought I told you to stay clear of this establishment, Faraday. You sure did, Gat. We just need to stock up after a rough scuffle with some scrappers back there. I've got gallons to spend. Just let me pick up what we need and I'll be out of your scalp. Last time you left with a bit more than you paid for, but I could actually use your help. Widzicie, przy okazji od razu ma dla nas jakieś zadanie. Może jakoś udałoby się pomóc mu. Well, golly, now I've heard everything. The scrappers have hit us hard, all hard. They even kidnapped Mosby, a moisture farmer nearby, a few days ago. Yesterday they stole this month's supply for the bar and now I won't be able to pay the royalists' water taxes. Well, we can't have scrappers bothering the locals and they should be rather flush to boot. Keep whatever else you round up, just bring my supplies back to me. I figure you owe me, Faraday. Będziemy musieli teraz spłacić dług. I naszą misją jest zdobycie specjalnego dostawy materiałów, przez którego Gat nie jest w stanie prowadzić swojego baru. Dobrze, ale rozejrzyjmy się w takim wypadku po okolicy. Widzicie, żeby zrekrutować Sally, potrzebujemy 4 gwiazdki. Więc musimy jeszcze jakąś misję wygrać, żeby móc ją zrekrutować. To będzie nowa postać, która dołączy do naszej drużyny. A tutaj możemy sobie kupować nowe rzeczy, zobaczcie. Teraz co możemy kupić? Small Storage Unit pozwala nam trzymać więcej przedmiotów, bo wyobraźcie sobie, że nasz inwentory jest dość mocno ograniczony. Widzicie, mamy tylko 8 slotów na wszystkie rzeczy, przepraszam, 10. Więc jak będziemy mieli więcej, będziemy musieli po prostu to sprzedawać, tak? Więc tak to wygląda. Możemy też tutaj podglądać podsumowanie naszego crew, ale możemy ich wyposażać tylko przed misją. Szkoda, bo ja bym tutaj wolał, żeby na przykład była opcja taka, że możemy sobie przydzielić broń po prostu, a nie tylko przed misją, no ale nie ma takiej opcji, to mnie trochę uwiera, trochę mnie boli. Tutaj mamy Small Reaper Box i wydaje mi się, że to sobie kupię, bo to jest całkiem przydatne. To po prostu pozwala raz na misję 2 punkty życia przywrócić. I wydaje mi się, że kupię również... Ja to kupiłem w końcu? Kupiłem, aha, czyli mogę nieskończoną liczbę razy kupować takie rzeczy. I chyba kupię też Brass Knuckles, bo to pozwala dawać +1 do melee ataku. Chociaż
to jest dobre, jeżeli jest to kupione dwa razy. Czyli jeżeli mamy zwykłego robota, który zadaje 3 obrażenia melee, to plus 2 takie przedmioty zadaje 5 obrażeń melee. A zazwyczaj te małe roboty mają 5 życia, więc wystarczy po prostu podejść, 2 razy brass knuckles mamy użyte, więc obrażenia zawsze z łapy będą 5. Zawsze będą 5, więc nie musimy się martwić o celność. I moim zdaniem to jest całkiem ciekawy sposób na prowadzenie rozgrywki. Zobaczymy tylko, czy to się da. Kupimy raz brass knuckles, a widzicie. A nie, można kupować, dobra. No to zrobimy tak, że kupimy go 2 razy. Niech będzie. Będzie ciekawie. Dobra. Mamy kupione wszystko, więc możemy teraz wracać z powrotem na statek. Nie będę wam pokazywał już kolejnej misji, bo na tym ten odcinek skończę. Ale w przyszłości zobaczycie, jak to wszystko będzie się sprawdzać, tak? To będziemy teraz mogli wybrać kolejną misję. Ale powinienem jeszcze pogadać z Monkim. So, Captain, how is Old God getting by? Well, we are not alone in having problems with these dang scrappers. Widzicie, skrapersi robią cały czas jakieś... Skrapersy może robią cały czas problemy tutaj w kosmosie. Ah, where do they even come from? They are making us all other piratey types look bad. Make all us other piratey types look bad. The Royal Space Force will surely need to get involved if the scrappers spread much more. There won't be a safe harbor left for us in the outskirts if it comes to that. Then let's go help God out and pay the scrappers back while we are at it. No dobra, i spróbujemy po prostu teraz zniszczyć tutaj jeszcze raz scrapperów, ale wiecie co? Może zrobimy wyjątek i jeszcze jedną misję przelecimy. A co? Zobaczycie w pełni, jak to wygląda. Triple Threat Terrors po prostu. Dobra, czyli to jest kolejna misja, znowu mamy jeden epic loot, dwa roboty mogą brać udział w misji, 3 gwiazdki, eliminate the triplets, czyli naszym zadaniem tutaj przede wszystkim jest wyeliminowanie trojaczków, czyli po prostu są jakieś trojaczki. Więc zobaczycie teraz, jak wygląda przygotowanie się do misji. Mogę zmienić swoją broń na inną, jak widzicie, ale niestety każda postać ma jakby zestaw broni, które może używać, tak? To jest w abilities opisane. I akurat Faraday, nie wiem, czy to jest tu napisane tutaj, ale chyba nie. Faraday nie może używać takich broni, jak widzieliście tam. Wydaje mi się, że mam nadzieję, że ty będziesz mógł. Tak, okej. Okay. Bo to jest Burster. To jest jakiś typ broni, który rzeczywiście jest przypisany do postaci, które mogą używać takiej broni. Czy po prostu specjalizacje broni, tak? Są. I bardzo dobrze, bo ja nie chcę zmieniać swojej broni, bo to jest jedyna broń, która ma teraz celownik laserowy. I teraz tak. On dostaje ode mnie brass knuckles oraz jeszcze raz brass knuckles. I teraz, moi drodzy, zadaje aż 5 punktów obrażeń, jeśli chodzi o melee. A tutaj damy jej leczenie, tak? Bo ma mniej HP. Niestety, ale Seabrass nie będzie miał możliwości leczenia się. Możemy też zobaczyć, jakie mamy nowe czapki. Jak widzicie, możemy takie na przykład Swab Head sobie komuś wybrać. Możemy na przykład dać właśnie Seabrassowi nową czapkę. Jak mówiłem, są to tylko elementy estetyczne. Przyciskamy Y. Warning, Piper's weapon is slot is empty. I tak ma zostać. Nie chcę nic dawać jej, mimo że tamta broń jest skuteczniejsza, łącznie, ale ta ma przynajmniej celownik laserowy, który moim zdaniem jest o wiele bardziej ważny. O, widzicie? Sharpshooter class weapon. Czyli sharpshooter. Ona jest sharpshooterem, więc tylko ona może mieć bronię z celownikiem laserowym. Zobaczcie, i są te wspominane beczki, które napierdzielają mocno, jeśli chodzi o... Znaczy, ogólnie wybuchają, tak? Więc trzeba uważać. Teraz po prostu tutaj ustawimy sobie nasze postaci, żeby było gdzieś blisko. Zobaczymy, czy będziemy je rozdzielać, czy nie. No, triplety będą, czyli będą na pewno 3 roboty, które trzeba wykończyć, ale pewnie będzie ich więcej niż tylko 3, z tego co pamiętam. O, proszę bardzo, Angel Optics. You filthy beggars better have protecting angels. No i teraz zobaczcie. Jest już niebezpiecznie, ponieważ mamy 3 roboty w tej sekwencji. Tak, i teraz... Teraz zastanawiam się, jak to zrobić, bo zobaczcie, tu jest wybuchowa beczka. To jest niebezpieczne. Nie wiem, jaki zasięg ma wybuchowa beczka. Czy ma szerokość 1, czy szerokość aż 2 pól. Powiem szczerze, nie pamiętam. No ale właśnie, teraz pytanie brzmi, jak zdjąć tych wszystkich dziadów? Bo ten na górze również będzie nam zadawał obrażenia. Może ja powinienem na przykład spróbować na razie z Seabrassem wejść na górę i spróbować wykończyć go tutaj. Bardzo niefortunnie ta beczka z tyłu się ustawiła. Dobra, spróbujmy. Przy okazji zobaczymy też, co to jest za broń, bo nie mam pojęcia, co to jest. Total damage 5-7. Weapon aż 5. Dobra, zobaczymy. Critical jest 50%. Teraz mam napisane, czyli krytyczny cios rzeczywiście to jest 50%. Jestem ciekaw, czy w takim wypadku może cios krytyczny niekoniecznie musi być celowany w głowę.
ale rzeczywiście tą bronią mam dwa ataki. Ej, to w ogóle jest mega, naprawdę niezła broń na sam start mi się trafiła. Zobaczcie, naprawdę bardzo mocno spoko broń. Dobra, zaryzykujemy, spróbujemy dziada zdjąć z bliska. Nie zniszczyło go. To źle, bardzo źle w takim wypadku. No i zobaczcie, i już Piper ma dwa punkty życia. Już jest źle. Już jest kiepsko. Dobra, spróbuję w takim razie wykończyć tego gościa na początku. Okej, okay. O kurde. Czyli widzicie, jeden strzał, ale on przeżył dość mocno. Dość dobrze przeżył. Okej, okay. Dobiliśmy gościa. Dość dobrze przeżył, to jest dziwne sformułowanie. Dobra, spróbujmy teraz go wykończyć. Nie wiem, czy rzeczywiście za headshoty są bonusy, czy nie. W każdym razie, krytyczny cios jeszcze dla mnie jest tajemnicą, bo dla mnie oczywiste i logiczne było, że wymagałoby to zabawy pod tytułem, że jak trafię w głowę, wtedy mogę zadać krytyka, ale być może jednak niekoniecznie. Być może krytyk po prostu może być gdziekolwiek zadany, nawet i w nogę. Musimy się, że tak powiem, dowiedzieć tego. Więc tak, teraz Faraday zbierze sobie Epic Loot. Musimy stanąć na miejscu, gdzie jest Epic Loot, żeby go zebrać, a drugą akcją, jaką będzie wykonywać, jest wzięcie apteczki. No, ona ma już 4 punkty zdrowia, więc już jest średnio. A my teraz sprawdzimy gościem, czy mamy... No właśnie. No i niestety, ale po otwarciu drzwi okazało się, że tutaj też jest przeciwnik. Ale spróbujemy go jakoś tutaj zdziałać. Teraz zobaczymy, jak w ogóle leci ten pocisk. Okej, w ogóle co jakieś niezłe... Dwa strzały, żeby było ciekawie. Jeden chyba za 2 damage, drugi za 3. Kurde, a czasami i nie. Różne obrażenia, widzę, zadaje ta broń. Teraz pytanie, czy Faraday powinna mu pomóc, czy powinna eksplorować dalej. Wydaje mi się, że ona tutaj stanie sobie przy drzwiach i po prostu poczeka. A my spróbujemy pójść na frontalny atak. Nie będziemy się zastanawiać, tylko po prostu gościa z bliska wyeliminujemy. Szczególnie, że rzeczywiście mam dwa strzały. Aha, bo to może chodzić o to, że w tych dwóch strzałach łącznie mamy aż od 5 do 7 damage do zadania. Wydaje mi się, że to tak działa. Dobra, zbieramy Epic Loot, Epic Swag, sorry, a mi się cały czas mówi loot. Poczekamy też tutaj, to też poczekamy, dobra, teraz będziemy wchodzić dalej. Zaczniemy chyba wchodzić jednak nim na początku, dobra. Tutaj widzę, że jest Blondie. In this world there is two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig? When you have to shoot, shoot, don't talk. Czyli mamy jedną lokację, gdzie jest aż dwa roboty. Aż dwa triplety w sumie, tak? Dwóch z tych trzech. No ale tych robotów łącznie jest 4, czyli powiem wam szczerze, to stanowi pewien problem. To stanowi dość spory problem. Dobra, spróbujmy w takim razie wykończyć tego na dole. Nie wiem tylko, czy mi się uda trafić. Ładnie! Ach, trafiłem nawet obu, żeby było ciekawiej. Dobra! Bardzo ładnie. Teraz czas na akcję Faraday. Ona ma tutaj wysoką beczkę, więc mam nadzieję, że trochę uchroni się przed ciosami. Na razie zwykły strzał. Proszę bardzo, jest 35% na krytyk. Trafiła w beczkę, bardzo dobrze, tylko jest, zobaczcie, ile tu jest tych przeciwników. Na szczęście są... Nie wszyscy są... O kurcze, no i Piper ma teraz problem. Piper musi uciekać, bo inaczej będzie bardzo słabo. Mogę oczywiście cały czas jeszcze... Dobra, użyjemy specjalnej opcji, żeby dodać damage'y. I teraz tak. Tamten jest na górze. Spróbujemy go trafić w głowę. Mam nadzieję, że krytyki jednak wchodzą częściej z głowy. Proszę bardzo, no, krytyk wszedł, ale nie wiem, czy to do końca jest to zasługa tego, że celowałem w głowę. Najwyraźniej nie. No teraz spróbujmy trafić obu naraz. Tak, trafiłem, ale dlatego, że rykoszet poszedł. I teraz dobijemy jeszcze gościa. Pięknie. Dobra, jest dobrze. Tam widzicie, czapka od niego odpadła, ale mamy już tę czapkę. Jakbyśmy zdjęli czapkę, to rzeczywiście moglibyśmy może zdobyć tę specjalną czapkę. Może w przyszłości czapki coś zmieniają. Z moich doświadczeń wynika, że czapki niewiele zmieniają. A raczej nie zmieniają nic po prostu, tylko elementem estetycznym. Teraz pytanie, czy ja mogę odbić od ściany strzały z tej broni. Możemy to sprawdzić. Od sufitu w tym przypadku. Tak! Zobaczcie. I rzeczywiście zrzuciłem mu czapkę! I mogę teraz zebrać tę czapkę, będzie to specjalna czapka zimowa. Świetnie. No widzicie, tak to wygląda. Dobra, spróbujmy trafić go bezpośrednio teraz. Może zniszczyć mu tę nową osłonę nawet. Ojojoj. To było fatalne pudło. Naprawdę. I teraz pytanie brzmi, czy Faraday jest w stanie go trafić? Jest w stanie go trafić. Trafi go w nogi, nie będzie mógł się ruszać. O ile go trafi. Uwaga, uwaga.
Pyk, dobra, nie może się ruszać. Payback, no i payback jest świetny, bo teraz mogę nawet się nie zastanawiać. Mam nadzieję, że teraz zadam obrażenia bardzo mocne, bo mam plus 2 do obrażeń teraz. Z tą bronią powinno być bardzo łatwo. O kurde, ale tam był sprint, zapomniałem, że tam... O, to teraz lama. Bo zapomniałem, że przecież tam jest sprint włączony. No dobra, moi drodzy, zatem muszę teraz wykończyć ją. W sumie to, że on się nie rusza, jest problemem, bo gdyby się ruszał, może by odszedł od tej beczki. A teraz może być problem. Spróbujmy go trafić. Niestety nie może się ruszać, a to duże obrażenie. Dobrze, że miał dużo HP, bo inaczej bym rzeczywiście popełnił bardzo mocny błąd. Payback. No właśnie, teraz wytłumaczyłem, na czym polega payback, to teraz nie ma szans przeżyć, chłopak. I właśnie padł. Wyeliminowaliśmy triplety i wystarczy teraz, że się stąd ewakuujemy. Ale zanim to zrobimy, no to oczywiście jeszcze musimy zebrać Epic Swag. Znaczy Swag, w sumie nie Epic, bo Epic jest zebrany. To co? Zbieramy sobie tutaj, proszę bardzo, czapeczkę. I możemy w sumie już iść do wyjścia. Sibas jeszcze zabierze... O, ja nie trafiłem w lód. Teraz to akurat nie ma większego znaczenia, na szczęście. Ale widzicie, lamy się potrafią zdarzyć. Dobra, zebraliśmy jeszcze czapkę, żeby było śmieszniej. End turn to evacuate. Proszę bardzo. Swag collect jest 100%. To jest też bardzo dobry wskaźnik, bo czasami można rzeczywiście go nie zauważyć gdzieś. I możemy uznać, że chcemy grać dalej, chcemy zebrać 100% swagu, żeby wyjść stąd, prawda, mocno napakowani lutem. No i teraz zobaczmy, co znajdziemy w tych paczkach. Tu prawdopodobnie jest woda, bo widzicie, że jest biało z tyłu. Błyszczy się na biało, więc widać, że to jest białe, że to będzie tylko woda. Dobra, co my tu mamy? Carrion Uzi. High Speed Bullet Dispenser. Cios critical plus 2. Czyli jeszcze zadaje dodatkowe obrażenia przy krytyku. I damage 4, czyli taka w sumie dobra broń, na dobrą sprawę. Mamy też klasik uszanka. Uszanka, to brzmi po polsku. I po rosyjsku w sumie też. I co mamy tutaj jeszcze? Scrap Grenade! Ja to, kurczę, zdobyłem w jakiejś późniejszej misji, a teraz go zdobyłem już w tym momencie. Czyli raz możemy użyć tego granatu na misji i zadaje do 6 obrażeń w miejscu, gdzie go rzucimy. Czyli to jest dość skillowa broń. Zobaczymy, jak działa, bo ja jeszcze nigdy nie użyłem tego granatu tak, żeby zobaczyć, jak on rzeczywiście działa. Mamy 3 gwiazdki, więc jest super. Zdobywamy expy. Po raz kolejny, proszę bardzo, to jeszcze nie jest poziom 2, ale misja zakończona sukcesem, więc na tym kończę ten odcinek. Jak wam się podobało, to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Dajcie mi znać również w komentarzach, co o grze sądzicie. Czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Ogólnie dla mnie jest mocno spoko, mimo że jest dość liniowa, ale możemy powtarzać sobie misję, możemy sobie upgrade'ować jak chcemy, dodawać bronię tak jak chcemy do każdego robota. Jest tutaj dość duża dowolność, mimo że jednak rozwój postaci jest dość liniowy. Those triplets won't be bothering any farmers for a while. Farmers, we should go teach the scrubbers that took God's shipment the same lesson. No i tak, bo to teraz jest, prawda, początek lotu na następną misję, gdzie musimy, prawda, uratować sprzęt Gata, ale będziemy musieli zdobyć na początku jeszcze inną postać, żeby to zrobić. Także to wszystko w kolejnym odcinku w sobotę. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się, wielka piona. Cześć!